zacznę od francuskiego terminu savoir vivre. Savoir vivre. Proszę na 3-4 przed wypowiedzieć to poprawnie. 3-4. Savoir vivre. Słowo savoir jest bezokolicznikiem. Wiedzieć. Słowo vivre, żyć. Jaki mamy gest powitalny tu w tej części świata? Nie? Maria Bogdas. Ale tą Anetę przeleciałaś, jakbyś za dużo miała do dumnie, dostojnie Aneta. Aneta Sarnowicz. Teraz rozumiem, to musi wybrzmieć. Maria Łukaszewska. Anna Antowiecka. Bardzo ładnie, tylko nie patrz na rękę, tylko na mnie. Ale słuchajcie, to jest, jesteśmy w swoim gronie. Kobieta elegancka w biznesie i w dyplomacji unika pięknej pozycji, prawda, kawiarniano-bankietowej nowy na nogę. Tylko uwaga, miłe panie, ćwiczenie, splatamy nóżki w kostkach. Noga od krzesła jest znakomitą podpórką. Natomiast uwaga panowie, jeden relikt z minionych epok obowiązuje was do dnia dzisiejszego. Mężczyzna nie siada wcześniej na krześle, dokąd kobieta pierwsza nie zrobi klapki. Sztućce. Łyżkę trzymamy tak, jak pióro do pisania. Macie łyżki? Bulion jada się... Wkładam do ust oczywiście łyżkę, to nie o to chodzi. Tylko pamiętajcie, palce wskazujące proszę ułożyć tak albo od razu na bułkę, żeby palce wskazujące były oparte na trzonkach noża. I teraz uwaga, nie wjeżdżamy z palcem na ostrze noża ani na garbek widelca. Najpierw odkrawamy oba końce ze skórką, mając banana. Przywiążcie jakby łokcie do pasa. Nie róbcie tak rąk do góry na garstku, tylko tak. Uwaga, teraz przekrójmy na połówkę takiego całego bananka. Na połówkę i uwaga, przez środek natnijmy mu skórkę. Trening czyni mistrza, nie zrażasz się. Informuję, że tym samym, tym sposobem, komu się udało, chociaż pierwszy raz robicie to, otworzyć jedną połówkę banana, zaliczenie Akademii Dobrych Manier. Samolot został pozyskany przez muzeum na zasadzie mienia porzuconego. Własnością był Niemców, zakupiony przed olimpiadą w 1936 roku i służył tam jako samolot, który robił, powiedzmy sobie, reklamę olimpiady, jakąś akrobację w związku z tym. Tego typu samolotów było dwa. Pozostał jeden. Próbujemy wykonać w miarę dokładnie, w miarę wiernie replikę skrzydeł do samolotu. Poza tym, no cóż, no jest zaskoczenie, że po tylu latach silnik zapala i powiedzmy pracuje. No. Coś tam, jakiś duch jeszcze w nim jest, że jeszcze działa. Na pewno będzie dużą atrakcją uruchomienie już ze skrzydłami, ze wszystkim, jak będzie w pełni samolot, powiedzmy, w komplecie. Thank you.
is a dance. Tango is an art. Tango is your love. It's deep in your heart. Tango is a dance for two. Tango is for me and you. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się, że dzieci z Boliwii są biedni. Brakuje im bibliotek, brakuje im książek do nauki. Żeby dostać jakąś jedną książkę, to muszą jeździć bardzo, bardzo daleko. Chcę mi właśnie pomóc im sprzedając tą płytę i... To jest właśnie ta płyta, którą nagraliśmy dla dzieci z Boliwii. Na tej płycie również znajdują się teledyski. Są fajne piosenki i można ją kupić. Damy pieniądze dzieciom z Boliwii i wtedy wybudują bibliotekę. Chciałabym się zaprzyjaźnić z tymi dziećmi. W Boliwii jest dużo pięknych gór i rzek. I tam się bardzo dużo tańczy. Na przykład tango.